Ile przyjaciółki będą trwały, to się wszystko okaże, natomiast kiedyś wszystko musi się, nie wszystko, ale na pewno kiedyś musi się skończyć również przyjaciółki, ale w tej chwili o tym nie myślmy. Jesteśmy w trakcie pracy nad 23. sezonem, w pierwszy czwartek marca na antenie już pierwszy odcinek tego sezonu. Wsparcie jest oczywiście, to jest niesamowite. Ja myślę, że rzeczywiście widzowie zaprzyjaźnili się z naszym serialem i ta przyjaźń już trwa od prawie 12 lat w tej chwili. I oczywiście wielokrotnie gdzieś, czy na ulicy, czy w teatrze zdarzają się właśnie takie sygnały. Ktoś powie bardzo ciepłe, bardzo miłe słowa. Jakie znaczenie ten serial ma w życiu dla danej osoby. I oglądają. I to jest cudowne, że oglądają od samego początku. To jest niesamowite, no bo to jest jednak paręnaście lat. My wiemy, ile w naszym życiu się wydarzyło i w życiu każdego z naszych widzów, prawda? A my jednak towarzyszyłyśmy w tym życiu naszym widzom. Oczywiście jest to magia, jest to niesamowite i oczywiście wszystkie jesteśmy szalenie wdzięczne. Myślę, że tą wdzięczność możemy okazać tylko jednym, czyli po prostu jak zawsze dawać siebie wszystko i angażować się tak samo. A serce już oddałyśmy dawno, więc... Co nowego w nowym sezonie? Mogłabym powiedzieć tak dość stereotypowo, bo właściwie cóż mogę odpowiedzieć na to pytanie? Oczywiście będą emocje, będą pewne zwroty akcji, będą problemy, będą radości, łzy smutku, łzy szczęścia. No cóż, mamy Ankę po wypadku, w związku z tym znowu, że tak powiem, przyjaciółki muszą zewrzeć szeregi, aby wspierać swoją przyjaciółkę. Te szeregi są wzmocnione przez naszą kochaną Dorotkę, która wróciła do naszego grona i fantastycznie. I co jeszcze? No a Patrycja będzie właściwie ma problem, bo Wiktor ma problem, to znaczy jakby to rzec, zostanie wyprowadzony w kajdankach z domu. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. Zapewne Patrycja zrobi wszystko, żeby go z powrotem do domu zaprosić, w sensie zaprosić, no żeby go uwolnić z tych kajdanek. Zapewne tak, chociaż najpierw dowiedzmy się, dlaczego go tak wyprowadzono. Przyjaciółki są tyle lat na antenie, wy jako aktorki jesteście też bardzo zgrane, co widać, ale czy przez tyle lat nie zdarzyło wam się pokłócić i po prostu obrażać na siebie i nie wiem, jakieś fochy i tak dalej? To jest niesamowite, ale mogę powiedzieć naprawdę szczerze, że nie zdarzyło nam się. Jeżeli nawet było jakieś nieporozumienie, ale to było wynikające z, powiedzmy, różnicy opinii czy coś, my natychmiast takie sprawy wyjaśniamy. Natychmiast. W ogóle nie było czegoś takiego, że się nie odzywamy. Nie, w ogóle nie. Naprawdę muszę powiedzieć, ta praca przez te naście lat jest naprawdę przyjemnością. Czyli produkcja miała oko, dobierając was. No, chyba tak. Wy się wcześniej znałyście? Trochę, znaczy ja tak trochę z Małgosią się znałam, z Magdą się właściwie nie znam w ogóle, z Anitą też tam gdzieś nasze drogi się kiedyś zeszły, a więc tak un poco. Tak malutko, ale jednak widać plan połączył na dobre i to tak fest. Tak, no jak się okazało rzeczywiście przy pierwszym spotkaniu, jak to się mówi, zaiskrzyło, była chemia, była energia i ona jest do tej pory. No właśnie, w czym tkwi ta wasza tajemnica tej przyjaźni? Bo może pani powiedzieć, nazwać Magdę Sturzyńską, Małgosię Sochę przyjaciółką? Nie, wydaje mi się, znaczy dla mnie przyjaźń jest ogromnym słowem i mimo, że rzeczywiście pracujemy ze sobą już paręnaście lat, ale jednak wciąż pracujemy i wydaje mi się, że nie jesteśmy takimi... My na pewno jest ogromna zażyłość między nami, ogromna sympatia, absolutnie nieudawana, życzliwość. Również z tego wypływająca troska i to nie jako aktorkę, ale jako po prostu o drugą kobietę, drugiego człowieka. Natomiast czy że przyjaciółkami, no to chyba aż tak bym tego nie nazwała. Natomiast rzeczywiście to, co jakby
nawzajem sobie okazujemy prywatnie i co czujemy do siebie prywatnie, to się przenosi na ekran. W związku z tym może na tym polega też ta magia tych przyjaciółek, że niezatapialne, bo ta relacja w gruncie rzeczy jest prawdziwa, jest bardzo prawdziwa. My nie musimy udawać, że się lubimy i że właściwie tylko same ciepłe uczucia gdzieś tam mamy wobec siebie. Po tylu latach z serialu odeszła Anita Sokołowska, kreująca Zuzę. Czy pani mocno to przeżyła? Czy myśmy miały czas się do tego przyzwyczaić? Ona nam zresztą powiedziała, to był pewien proces, bo ona powiedziała już o tym właściwie, no nie w tym sezonie, w którym jakby jej postać wyszła, że tak powiem, tylko to już było 2-3 sezony wcześniej. Te 2 ostatnie sezony też już właściwie było jej dużo mniej. W związku z tym można było się z tym jakoś oswoić. Natomiast też nie zapominajmy, bo nie można tutaj mieszać dwóch światów. To znaczy jest świat bohaterek i oczywiście śmierć Zuzy przeżyłyśmy potwornie. Natomiast tutaj po prostu ja absolutnie rozumiem i absolutnie szanuję decyzję Anity. Życzę jej jak najlepiej, trzymam za nią kciuki. Teraz niech tam parkiet, niech iskrzy parkiet jej pod nogami. Natomiast w związku z tym można się było do tego jakby gdzieś tam oswoić z tym po prostu. Także nie, wiadomo, że towarzyszyły temu jakieś emocje, ponieważ jakiś etap się zakończył, a jednak, jak mówiłam, ponieważ jest między nami jakaś taka chemia i jednak tyle lat razem tworzyłyśmy ten świat i tą przyjaźń tych naszych bohaterek, więc oczywiście, że było to bardzo emocjonalne, ale też nie przesadzajmy. Anita ma się dobrze, ma się świetnie i jeszcze na pewno nieraz się spotkamy na robocie, a jak nie na robocie, to po prostu prywatnie. A to na ramówce na przykład, dokładnie. Dzisiaj Anita tutaj na ramówce się pojawiła w bojowym nastroju. Wy jako przyjaciółki serialowe też bardzo mocno ją wsparłyście, kiedy ogłoszono listę uczestników Tańca z Gwiazdami, już taką oficjalną. Anita wystartuje w Tańcu z Gwiazdami, w końcu się dała namówić. Pani kiedyś też już miała okazję zatańczyć na tym najsłynniejszym parkiecie w Polsce. Czy trzyma pani za nią kciuki? W sumie banalne pytanie, ale jak pani widzi jej występ? Czy Anita sobie poradzi na parkiecie? Znaczy ja trzymam bardzo kciuki. Jeżeli się zdecydowała, to wie, co robi. Myślę, że wie, w co wchodzi. Jest bardzo osobą pracowitą i jakby łatwo nie odpuszcza. W związku z tym trzymam kciuki i do boju, ale ona to potrafi. A ma pani dla niej jakąś taką złotą radę na te programy live? Nie ma złotych rad na programy live, ale myślę, że jest na tyle doświadczoną i jakby świadomą aktorką i świadomą kobietą, że bez problemu sobie poradzi. Czy my panią zobaczymy może na widowni Tańca z Gwiazdami kibicującą Anicie? Jeżeli tylko na to mi pozwoli czas, myślę, że z przyjemnością może się w ogóle wszystkie wybierzemy. Myślę, że byłoby to bardzo fajne dla Anity, a dla nas też byłaby to przyjemność, żeby ją teraz wspierać w innej sytuacji. Może jeszcze będzie taka sytuacja, że zaprosi panią do tańca na odcinek, taki jeden odcinek jako gość honorowy, bo takie też sytuacje się zdarzają w Tańcu z Gwiazdami, że... Ale że walca z Anitą mam zatańczyć, czy... Może być i tango, i rumba. To ja już sambę wolę. No rumba to już by była naprawdę przesada. Chociaż taniec to taniec, why not, ja kocham. Ja do dzisiaj pamiętam pani sambę z programu z kochankiem, także jak naj... kochankiem tak, z Robertem, tancerzem oczywiście, także ja z chęcią bym taką powtórkę zobaczyłem jeszcze z Anitą. No tak, ja sambę to zawsze, z Anitą bardzo proszę.